Po kilku godzinach akcji z rzeki Wisłok w miejscowości Tryncza na brzeg wyciągnięto Deutico. W wydobytym samochodzie odkryto ludzkie zwłoki. W opuszczonym kiosku znaleziono ciało 55-latka. Informacje o wydarzeniu otrzymaliśmy na platformę Twoje Info. Funkcjonariusze ustalają tożsamość osób, których ciała znajdują się w dełu. Na miejscu pod nadzorem prokuratora trwają policyjne czynności. Według informacji zespołu prasowego podkarpackiej policji wyłowiony samochód Deutico to prawdopodobnie samochód, którym przemieszczały się trzy zaginione nastolatki wraz z dwójką ich towarzyszy. Policjanci i strażacy przez kilka godzin pracowali w okolicach rzeki Wisłok w Tryńczy w powiecie przeworskim. Czynności te były związane z poszukiwaniem trzech zaginionych nastolatek z powiatu przeworskiego. Użyty przez strażaków sonar wskazał, że na dnie rzeki znajduje się duży przedmiot, prawdopodobnie samochód. Warunki były bardzo trudne, nurkowie kilka razy schodzili pod wodę. Przed godziną 16 rok na brzeg wyciągnięto fioletowe Deutico, w środku odkryto ludzkie ciała. Obecnie trwają oględziny samochodu. Policjanci ustalają tożsamość osób, których ciała znajdują się wewnątrz auta. Na miejscu pod nadzorem prokuratora prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia dokładnych okoliczności tego tragicznego zdarzenia.